To jest ten wielki zawodnik, zdaniem wielu ekspertów, największy w historii tej dyscypliny. Po raz pierwszy mistrzostwa rozgrywane są nowym systemem. Sety, jak wiedzą Państwo, ci, którzy są bliżej tenisa stołowego, w tenisa stołowego grają wszyscy w Polsce, ale pewnie nie wszyscy kibice wiedzą, że sety teraz trwają do 11. Gra się systemem tak zwanym best of five, czyli do trzech wygranych setów, indywidualny turniej do czterech wygranych. Jaki to ma wpływ na tenis stołowy? No, ma wpływ rzeczywiście. Nowe przepisy w zasadzie liczenia punktów. W pewnym sensie tenis stołowy zapatrzył się na siatkówkę, która też zrobiła swego czasu rewolucję. Rzeczywiście sposób gry jest teraz może ten sam, natomiast ta ilość końcówek, która jest, no, inna psychika. I są aktorzy pierwszej otwierającej gry. Wspomniany już Jan Ove Waldner, rzeczywiście 80. rok, młody chłopiec, rozpłakał się po przegranym finale kadetów. Pamiętam, bardzo to przeżywał. Dziś już w zasadzie legenda tego sportu. Sam jestem ciekaw, bo turnieje indywidualne rządzą się troszeczkę innymi prawami, co nie dziwi. Natomiast drużynówka jest dla odpornych psychicznie. Tutaj się różne rzeczy mogą dziać w drużynówce. Czasem, żeby wstać, trzeba upaść. No, różne rzeczy się rzeczywiście w drużynkach zdarzały, od dramatów po wielkie szczęście, gdzie się trafia jedną piłką, czasem wygrywa się tytuł. Zobaczymy. Tutaj ta pierwsza gra, no, faworytem jest Jan Ove Waldner, natomiast jego przeciwnik, długo już grający, Torben Wozik, myślę, że rodziny ma, tak, ping-pongowej. z rodziny ping-pongowej, myślę, że na Waldnera sposób teoretycznie mają wszyscy, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. 37 lat, prawie 37 lat, i sam jestem ciekaw, jak te krótkie sety wytrzyma psychicznie. No, stronę fizyczną się nie boję, to jest zawodnik, który prowadzi bardzo, bardzo sportowy tryb życia, znakomicie rozumie tę dyscyplinę. Natomiast psychika tutaj będzie odgrywała dużą rolę. Kilkanaście piłek, jedna pomyłka, dwie mogą spowodować, że zawodnik po prostu będzie zły na siebie. A nie ma do 11 przy tym sposobie gry, no nie ma czasu na przeżywanie. Tu trzeba się zająć następną piłką, wygrać następną piłkę. Te dłuższe sety powodowały, że można było sobie pozwolić na jakiś przestój, na chwilę odpoczynku. Tu tego nie ma, więc cios za cios. Miało się zwiększyć widowiskowość, miała się zwiększyć i no wszystko idzie w tym kierunku. Przypomnę, większe piłki po Igrzyskach Olimpijskich, teraz krótsze sety, wcześniej te kolory, które na pewno pomogły w czytelności dyscypliny. Jednym słowem, walczy tenis stołowy, walczy przede wszystkim o swoją szansę telewizyjną. Dzisiaj taka jest prawda, sport, którego nie widać, ma duże kłopoty z znalezieniem sponsorów, ze wszystkim tym, co jest współczesnym marketingiem sportowym. Co jest w sporcie konieczne w tej chwili, oczywiście. Przystępujemy do gry. Torben Wozik. Tutaj wydaje mi się, że musi ryzykować. Tu już widzieliśmy taką pierwszą akcję. Podanie i akcja. Tu już łatwą piłkę zaprzedzamy. Przypomnę, co dwie piłki zmiana serwisu, Nierozgrzany znerwowany jeszcze, tak, Waldner, co dwie tak? piłki, tu ten serw to jest ważna sprawa. Waldner nierozgrzany chyba jeszcze, zepsuł dosyć prostą piłkę. I szczęście. Widzieli Państwo, wspomniałem wcześniej troszkę o szczęściu. Net powtórka. I dość łatwa, zepsuta piłka przez Wozika. Tak, wszystkie 5 punktów zdobyte troszkę Z błędami, błędów, z nerwy, błędów, nerwy. tak. Pierwsza gra, otwarcie. I tutaj widzieliśmy trochę nietypowe zagranie. Grając z Waldnerem, wszyscy się starają grać Waldnerowi w backhand. On tutaj ma, powiedzmy, słabsze uderzenie niż forehandowe, a tutaj Wozik zaskoczył trochę Waldnera zagraniem w forehand. A kolejna taka piłka, jak gdyby drugi raz lekko zaskoczony Waldner, że dostał dość wygodną piłkę na forehand. To jest jego królestwo. Widzieliśmy
dosyć łatwa piłka do zagrania i ten backhand nie zafunkcjonował. Na pierwszy set jeszcze nerwy, jeszcze nierozgrzani. No i kolejny backhand. To co powiedziałem, większość zawodników stara się zagrać piłkę w stronę backhandową. Oczywiście to tak łatwo powiedzieć, trudniej wykonać, ale net powtórzenie. Ale trenerzy dość długo opracowują taktykę, nawet na poszczególne zagrania. Tak jak mówiłem, forehand, zagranie, prawda? Tak, znakomite zagranie. Zobaczył troszeczkę źle ustawionego wozika i popatrzmy, przepięknie tutaj. Trzeci chyba, kolejny backhand, trzeci zagrany backhand źle. No i widzimy kilka piłek i wozik 7-4. Trzy punkty w tym nowym systemie to sporo. Tak, to jest dużo. I szczęście, no rozkłada się, bo jedną piłkę szczęśliwie wygrał Jan Ove Waldner, a teraz Torben Wozik. W dobrym momencie dla siebie wygrał Wozik tą piłkę. Wyraźne prowadzenie. Tak, i pewne ryzyko, które podjął. Zagranie flipem niedokładne, ale widać, że chce grać. Bardzo, bardzo ładna wymiana. Widzieliście Państwo, obaj zawodnicy czekali na taki moment zadania decydującego ciosu. Waldner jak gdyby czekał na silniejszą piłkę. Pomylił się Wozik. No i pierwszy zepsuty chyba. Pierwszy zepsuty, czy drugi zepsuty, dość wygodny forehand. Ja mówię o tych piłkach, tak, coraz lepsza gra. Zaczynają wchodzić w ten rytm, który jest potrzebny do gry. Tak, i to co mówiłem, próba trzech piłek zagrania Waldnerowi w backhand, ale już teraz Waldner odbił trzy piłki bezbłędnie. Kluczowy troszkę bliżej, ten. Tak, to już jest kluczowy. Kilka piłek, czy kilkanaście piłek i już mamy końcówkę, już mamy nerwy, już jest trudno. 2-1 w szczęściu dla Jana Ove Waldnera i jest blisko. Było dobrze, przed chwilą mówiłem 8-4, 9-8. Przepiękne. Wspaniale doszedł. W powtórce prawdopodobnie zauważymy, niewielkim ruchem doszedł do piłki. Nie biegał, nie szarpał się. No, bardzo ładnie teraz rozwiązał tę akcję Jan Ove Waldner. No i teraz ma dwa podania. I teraz 9-9 i podaje. Tak, z tego prowadzenia 8-4 ucieka set Wozikowi. Nie przegrał jeszcze. No tu źle troszeczkę za wcześnie to powiedziałem. Ucieka powoli set. Tak, znów szczęśliwie po siatce. Trzecia piłka szczęśliwa dla Jana Ove Waldnera. Tak jak mówiłem, gdzieś jakaś siatka, gdzieś jakiś kant stołu i można jeszcze wygrać seta. No i proszę bardzo, tak. I proszę bardzo. 8-4, a w zasadzie 4-8. Jan Ove Waldner przegrywał seta, jakiś taki nierozgrzany, niespecjalnie dobrze grający backhandem, co nie jest niespodzianką, natomiast no, trzy zepsute piłki tej klasy zawodnikowi nie przystoją. W pewnym momencie przerzutka, w pewnym momencie Wozik nie bardzo umiał zagrać. Nie miał z czego, to prawda, ale troszeczkę chyba uwierzył, że seta już wygrał. Dwa lata temu był taki sam finał Mistrzostw Europy. Szwedzi wygrali wówczas z Niemcami 4-1. Waldner zdobył dwa punkty, pokonał Franca 2-1, Roskopfa 2-0. Oczywiście grano wówczas sety do 21. Zapisujemy zatem Waldner, Wozyk 11-9. Dzisiaj gramy do 11, czyli 3 wygrane sety dają zwycięstwo i punkt w turnieju indywidualnym, który będziemy dla Państwa transmitować w sobotę i w niedzielę. Od półfinałów gra się do 4 wygranych w singlach setów. Tak, i tu ta ważna piłka, gdzie chyba Jan Ove Waldner złapał swój rytm. Tak, nie zmieścił się, wygrał backhandem piłkę, a więc postraszył tym backhandem Wozika. To ważne, bo w momencie, kiedy przestanie wierzyć w koncepcję gry, Wozik może sobie nie dać rady.
No i teraz takie bardzo sprytne, zresztą trenowane zagranie. Długi serw i za chwilę taka krótka piłka w backhand. Tym razem nieudana. Tak, ale nie boi się odegrać dłuższej piłki Jan Ove Wallner. On wie, że zablokuje następne zagranie. Jest w stanie dojść praktycznie do każdej piłki. I teraz szczęśliwe zagranie wcześniej, a nieszczęśliwe sekundę później. Po siatce piłka w aut. Znakomity, tak, znakomity blok teraz, no musi troszkę wyostrzyć grę Wozik, bo to za miękko do tej pory wszystko jest. Tak, i kolejne błędy, znów początek seta dla Wozika. Spokojny, Jan Ove Wallner spokojny. Jest nieudane zagranie. Ma momenty przestoju. Są momenty, kiedy taki jak gdyby rozkojarzony jest Jan Ove Wallner. Oczywiście to złudzenie, to jest finał Mistrzostw Europy. To są emocje, to są stresy. Ale troszeczkę jak gdyby jeszcze ten rytm był taki zachwiany. W końcówce pierwszego seta widzieliśmy. Bardzo ładny serw. Bardzo ładne takie zagranie. Lekko zamaskowane. Tak, dozwolone oczywiście w przepisach. I forehand z łatwej sytuacji, to drugi czy trzeci forehand z dosyć łatwej sytuacji. I 6-4. Teraz rzadko spotykamy błąd Wallnera, który w blokowaniu piłki czuje się bardzo dobrze. No i teraz gruba pomyłka, jakby znów 8-4, no nie chcę zapeszać, ten wynik już znamy. Podcięty serw. Nie odczytał Wozik tej rotacji. I teraz był w wygodnej sytuacji do zagrania forehandem. Spróbował, nie trafił. I znów ten kluczowy moment. Tak, on jest, musi wygrać jedno z tych dwóch, jeśli myśli o sercu. Najlepiej, gdyby wygrał dwie. No musi coś wygrać. Sam, bo tu widzimy, próbuje, ale próbuje tak jak gdyby troszkę nie wierząc w zagranie. Raczej czekał na błąd Wallnera, bo może się nie doczekać. Teraz Wallner nie odczytał do końca rotacji przeciwnika. Zauważmy, do tej pory serwują wyłącznie forehandem. To jest możliwość większej siły serwisu, popatrzmy. Tak, tutaj z właściwym sobie spokojem, lekkim ruchem ręki skierował piłkę nietypową i trudną. Tak. Dwie bardzo dobrze rozegrane piłki. Jak Państwo widzicie, spokojnie to zrobił. I znów przed chwilą 4-8, myślę o Wallnerze. Za chwilę 9-9. To jest właśnie ta emocja tych krótkich setów. Już mamy kolejną końcówkę, a więc stres dla obu. No, zaryzykował teraz słusznie Wozik. Ostre zagranie, no, ale odczytał intencje przeciwnika. Popatrzmy, w zasadzie w momencie ruchu Wallner poszedł do piłki jak bramkarz i spokojnie odbił. Teraz błąd przy serwisie. Długie podanie, jeżeli chodzi o zagranie takiego podania na Wallnera, to nie jest dobre rozwiązanie. No, tak jak mówiłem, nie chciałem zapeszać. 4-8 Wallner przegrywał kolejnego seta. Po kilkunastu sekundach wygrywa drugiego seta. Na mistrzostwach bez porażki. Szwedzi wygrali z Czechami 3-0. 3-1 z Austrią. Wallner na razie same zwycięstwa. A jak mówiliśmy, ta wielka kariera zaczęła się już bardzo dawno, ponad 20 lat temu, w 1987 roku już był w finale Mistrzostw Świata, w 1989 był mistrzem, wiele medali w drużynie, w deblu, na ostatnich igrzyskach, jak pamiętamy, w Sydney zdobył srebrny medal.
wiele, wiele medali, cała ogromna lista, wspaniały zawodnik, no i gra znakomicie. Nadal gra znakomicie, mimo tych błędów, o których mówiłem, mimo trzech czy czterech zepsutych backhandów, mimo przestrzelenia kilku forehandów, to on wychodzi z ostatnią piłką. To on wygrywa te decydujące momenty. To jest ważne i większość mistrzów potrafi te końcówki wygrywać. A tu widzimy, pomylił się. Dość w łatwej sytuacji. Ostrzył zaczął wozić. No, znów początek seta, znów jakiś taki troszeczkę niemrawy Janowy Waldner. Musi ryzykować Torben Wozik. Bez tego nie da sobie rady. Taka łatwa piłka w zasadzie na środek stołu zagrana. Tak już troszeczkę bez szans wydawało się jest Wozik. Nie trafił. Kolejna. Wygodna piłka. No powiem szczerze, że tylu błędów dawno u Jana Owewaldnera nie widziałem. Błędów forehandowych to się bardzo rzadko zdarza. Przepiękne, przepiękne teraz zagranie. Trochę w stylu właśnie Jana Owewaldnera. W ostatniej chwili ręka troszeczkę inaczej ustawiona. Inna, przekątna i bez szans. Pierwsze piłka. Wygrana z błędu przeciwnika. No i teraz dwa podania. W trudnej sytuacji jest, w trudnej. A teraz leciutko. Widzieli Państwo lekkie zagranie. W ostatniej chwili zmieniony kierunek zagrania. Wygrana piłka. Tak, znów zagranie, które wydawałoby się jest od niechcenia. Ruch ręką. Z wygodnej piłki, ale nie siła. Tu nie decydowała siła. Tak, ale odbiór był za wysoki zdecydowanie. Tak, tak. Błąd w odbiorze wyraźny. I popatrzmy. 5-0 za chwilę 4-5. 0-5 za chwilę 4-5. Tu mieliśmy próbkę tego, co często, czym w zasadzie często czarował Jan Owewaldner. Wspaniałe odbicie backhandem wcześniej, teraz piłka zagrana już w punkt i jest przy stole. Tak, no i nerwy, próba ryzyka. No, nie ma innej drogi, Torben Wozik musi zaryzykować. Przerwa na życzenie, to niemieccy trenerzy uznali, że no, nie ma na co czekać, trzeba przerwać złą pasę. Tak, w tym nowym systemie liczenia 6 punktów przegranych pod rząd to nie jest dobra sytuacja. Tak, to nie jest dobra sytuacja. To jest no, morze błędów. Bardzo duża ilość piłek, która powinna być wygrana, nagle się okazuje, że zdobywa je przeciwnik. No musi ryzykować. Co tu można powiedzieć? Musi Torben Wozik ryzykować. Tak, nie grał ostro teraz. Szczerze mówiąc, jeszcze to nie jest ta piłka mocna, ale wygrał piłkę. Tak, i to podanie bardzo ładnie odebrane, taką nieprzyjemną piłką, jeszcze z boczną rotacją, nie zablokował następnej akcji. Waldner. Tak, tu czekał, jak gdyby czekał na kontrę Jan Owe Waldner. No nie ryzykuje specjalnie. Muszę powiedzieć, że Waldner gra tutaj rzeczywiście w taki sposób dosyć czytelny. Czeka trochę i dopiero te piłki najważniejsze. Proszę zauważyć, kolejna ważna piłka, końcówka seta się zbliża, Waldner trafia. Teraz troszkę przyspieszył, spróbował backhandem zaczepić ostrzej po siatce w aut. Troszkę szczęścia, Torben Wozik, tak. No to jest set, który, no, przy zwycięstwie Waldnera nie ma co komentować, natomiast dalej gra się jeszcze dalej. Pięknie,
Pięknie. Teraz znakomite zagranie. Próbował tego wcześniej, zauważyli Państwo, takim bardzo ostrym blokiem backhandowym. Popatrzmy, złożony teraz, przepiękne zagranie. W tym momencie seta jest to pewne ryzyko, ale musi tak grać, żeby wygrać piłkę. No chyba myślał, żeby, był net. Tak mi się wydaje. Sędziowie widzieli to inaczej. I 8-10. Tak, ale teraz już do precyzji doszła siła. Widać było jednak pewną sportową złość. Zagrał praktycznie na raz. Wielki Waldner, wozik teraz, tutaj byłby tak, teraz podobny rewanż ze strony Waldnera. Krótki, ostry backhand, bardzo ryzykowne zagranie, ale w tym momencie mistrz pokazał wielką klasę. Tak, i teraz ryzyko, teraz serw, akcja. No to taka standardowa historia, nie zaatakuje, to prawdopodobnie nie wygra piłki. Na przewagi. Teraz do dwóch. Trzecia piłka setowa tak, dla Wozika. Teraz jest setball. Tak, znów chciał zaryzykować słusznie. Jeszcze raz podkreślam. Miał piłkę, którą umie zagrać. Ostro backhandem w backhand Waldnera. Nie udało się. Ale tak, zasłużone oklaski za decyzję. To są ułamki sekund, kiedy trzeba zdecydować się na zagranie. I po 11. To piłka, wiedzą zawodnicy, że tu nie należy grać Waldnera. Środek stołu na forehand. To błędna decyzja Wozika. I mecz był. Ostro. Zagrał ostro. Troszkę nietypowo dla siebie z backhandu. Z reguły pierwszą piłkę gra troszeczkę inaczej. Chciał skończyć. Niezadowolony. I równo. Net powtórzenie, tak. Tak, i teraz znów mocniej backhandem. Chociaż ta piłka była tak technicznie zagrana, to nie była pełna siła. Ale backhand Waldnera, wspominany przeze mnie jako słabsza broń, tym razem doprowadził do zdobycia punktu. 13-12 i znów matchball. No to niespodzianka. W tym momencie niespodzianka na minus. Oczywiście zbyt szybko chyba chciał zaserwować. Szczęśliwie teraz. Pozyk szczęśliwie, bo podanie i akcja to jest dla przeciwnika zawsze handicap. Widzieli Państwo, co widzi Waldner. Widział lekki ruch, nie w tym kierunku Wozika. I jeżeli będziemy mieli powtórkę, popatrzmy. Rzadko kiedy wygrywa się bezpośrednio returę. Tym razem timeout dla Waldnera. Trzecia piłka meczowa. Kluczowy tak, punkt, tak. Bo wczoraj Wozik zdobył 2 punkty w meczu z Francją, meczu półfinałowym, ogromnie dramatycznym, zaciętym. Wygrali Niemcy 3-2 dzięki w dużej mierze właśnie Wozikowi, który zdobył 2 punkty. No, jeśli tę grę przegra, to się oczywiście świat nie zawali, bo w końcu Waldner to jest Waldner, ale gdzieś tych punktów Niemcy muszą szukać. Gdzieś tych punktów trzeba szukać, tak. No oczywiście, może nie na Waldnerze, ale to byłoby otwarcie dla Niemców bardzo dobre. Natomiast w tej chwili wyraźnie prowadzi Janowy Walter w setach, tutaj równo. I tak. A więc znów zagranie na forehand. Ja o tym wspominałem już, że niedobrze jest grać Waldnerowi na forehand. Ta koncepcja do gry backhand chyba była lepsza. No nie wykorzystał pewnych możliwości taktycznych Wozika. Tak czy inaczej, równa gra, ale 3-0 dla Waldnera.
i Szwedzi obejmują. 1-0 po stronie szwedzkiej, a więc zaczął się tak ten mecz jak wiele, wiele poprzednich. Szwecja prowadzi w finale Mistrzostw Europy 1-0 z Niemcami.